Dzieci muszą mieć prawo do nauki. Powinni się uczyć swojej historii i naszej. Dzieci nie będą edukować, no to jakiś będzie taki patologia Martinez. No. Oni tak się rozpanoszyli, jak nasz pan premier Tusk. Jak biorą 800+, to niech też coś dają w zamian. To dobry pomysł, że po prostu będą tutaj się uczyły. Nie wiem, jak to będzie. Widzę to w ciemnych barwach wszystko. Od 1 września dzieci z Ukrainy zostaną objęte obowiązkiem szkolnym. Będą się uczyć polskiej historii, ale także historii Ukrainy i ich kultury. Pytamy więc na targowisku w Legionowie, czy Polacy widzą zagrożenia w nauczaniu ukraińskich dzieci w polskiej szkole. Uważam, że dobrze, tak. Dzieci muszą mieć prawo do nauki, tak, jak najbardziej. Ale to dobrze, że będą miały, popieram jak najbardziej. Będą się uczyć naszej historii, ale będzie też wkładka z historii Ukrainy i kultury. I czy to jest jakieś zagrożenie? Niektórzy wskazują zagrożenie w tym, że dla nich Bandera to bohater. Dla nas jednak zbrodniarz. No, dla mnie osobiście też. No jeżeli są u nas, to raczej tak powinno być. Mnie to nie przeszkadza. Powinni się uczyć swojej historii i naszej. Proszę pana, straszne zagrożenie. Nie powinno tak być. Oni tak się rozpanoszyli, jak nasz pan premier Tusk. Nasze dzieci jak wyjeżdżają za granicę i się uczą w amerykańskich, angielskich szkołach, jest to zagrożenie dla tamtych krajów? Dla nas Bandera to zbrodniarz, dla nich bohater. I czy tu jakieś zagrożenia nadzieję, z tego? Że tego dyplomatycznie unikną. Tych drażliwych tematów dla nas i pewnie dla nich. A, i o Ukrainie? No, ja nie mam dobrego zdania o Ukrainie, od rodziców swoich. Co się dzieje teraz, to z nimi, to ja bym swoich dzieci nie puściła do tej szkoły, gdzie będą się uczyły. Ale no trzeba, no dać im szansę, no co? Po prostu, jeżeli dzieci nie będą edukować, no to jakiś będzie taki patologia Martinez, no. To jest konieczne. Czy to nie jest zagrożenie dla polskiej szkoły? Nie, raczej nie. Raczej nie. Myślę, że powinni niż chodzić po ulicach. Prawda? I coś robić złego albo tak jak nie dać, tak się zdarzają takie wypadki. To dobry pomysł, że po prostu będą tutaj się uczyły. Także no, popieram. Jak biorą 800+, to niech też coś dają w zamian. Nie wiem, jak to będzie. W każdym razie widzę to w ciemnych barwach wszystko, także no wiadomo, no pomóc trzeba. Już mówią o kontrowersjach. Dzieci z Ukrainy mają uczyć się polskiej historii, ale z własną wkładką. Sprawa Wołynia, absolutnie. Zastanawiałam się nawet wczoraj, oglądając, jako że oglądam Republikę, w związku z czym była ta sprawa omawiana, bo na innych stacjach nie ma. Wie pan, jak historie były trudne. Oglądam, wiem, chodzi o Banderę, ale to już, to raczej tego to nie będzie. Zresztą nie wiem, większość chyba tam społeczeństwa to nie chce pamiętać go za to, co robił. Ale dla nich bohater, dla nas zbrodniarz. To tak wszędzie, jeszcze i Piłsudskiego też tak określali, że no, także to nie ma wszystkich, którzy jednakowo w to wierzą, że tak było i to było dobre. Skoro ich przyjęliśmy, to powinniśmy dać im szansę edukacji. Jedyna rzecz, no to po prostu dobry program, żeby ich nie wynarodowić, ale również zadbać o to, żeby się nauczyły naszej kultury i przede wszystkim no, zaasymilować nas i ich z naszym społeczeństwem, bo wbrew pozorom, no, kulturowo trochę się różnimy. Mają się uczyć naszej historii, ale także mieć wkładkę z historii z Ukrainy i kultury. I czy widzi pan w tym jakieś zagrożenia? Niektórzy wskazują, że między innymi Bandera dla nich bohater, dla nas zbrodniarz. No z tym to ma pan rację, no ale no, jak będą chcieli się uczyć i tu, no to już ich wola. No nic na to nie poradzimy. Historia to jest taki niewdzięczny temat, że wie pan, zawsze można wyciągnąć coś, co nie leży danej nacji. A jak się sąsiaduje, to zawsze są jakieś niesnaski, zawsze są jakieś...